czasach pierwszych piastów całe państwo, w tym cała ziemia, były uważane za prywatną i dziedziczną własność panującego. W tym władztwie rządził on samodzielnie i dożywotnio. Taki rodzaj państwa określano mianem monarchii patrimonialnej, której to nazwa pochodzi od łacińskiego słowa patrimonium, czyli ojcowizna, majątek dziedziczny. W XIII i XIV wieku wraz z rozwojem stosunków feudalnych wykształciły się w społeczeństwie określone i trwale funkcjonujące grupy społeczne, czyli stany. O przynależności do danego stanu decydowało nade wszystko urodzenie, posiadany majątek, wykonywana praca oraz prawa i obowiązki. W Polsce wykształtowały się cztery stany: rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Stany te były w omawianym okresie właściwie hermetyczne i przemieszczanie się między nimi było rzadkością. Przedstawiciele poszczególnych stanów nie mieli równych praw i obowiązków. Najbardziej uprzywilejowane było rycerstwo i duchowieństwo. Rola rycerstwa wynikała z zadań, jakie odgrywało ono w systemie obronnym państwa. Natomiast duchowieństwo było najlepiej wykształconą grupą i oddawało duże usługi w zarządzaniu krajem. Dodatkowo często kolejni książęta dzielnicowi na tych właśnie grupach opierali swoją coraz słabszą z biegiem czasu władzę. Za usługi na rzecz księcia duchowni i rycerze otrzymywali majątki ziemskie z zasobów władcy, w ten sposób uszczuplając jeszcze jego potencjał. Z czasem grupy te zaczęły za swoje poparcie żądać dodatkowych przywilejów, czyli zwolnień rycerstwa bądź duchowieństwa z określonych obowiązków na rzecz państwa bądź władcy. Wraz ze wzrostem znaczenia stanów i ograniczenia tym samym roli monarchy, państwo przestało być postrzegane jako własność panującego. Stąd rodzaj rządów, w którym rola monarchy została ograniczona na rzecz stanów, jest określany mianem monarchii stanowej. W XIV i XV wieku w Europie zaszły spore zmiany w zakresie sposobu prowadzenia wojny. Coraz większą rolę na polach bitew zaczęła odgrywać piechota oraz uzbrojeni w łuki i kusze strzelcy. Okazało się, że w sprzyjających okolicznościach oraz dzięki dużej dyscyplinie są oni w stanie powstrzymać szarże ciężkozbrojnego rycerstwa. Dlatego też przez XV wiek mamy do czynienia z coraz powszechniejszym zastępowaniem rycerstwa przez wojska zaciężne. Na zmierzch rycerstwa zaczął się nakładać również inny aspekt. Coraz większe majątki ziemskie rycerstwa i coraz większy z nich dochód powodował, że wojna jako sposób zarobkowania przestała być opłacalna. Ten moment, w którym rycerstwo zaczyna być bardziej skoncentrowane na uprawie ziemi niż na służbie wojskowej, to moment, w którym przekształca się ono w szlachtę. Jednak nadal w tej grupie społecznej pozostawało bardzo duże przywiązanie do tradycji rycerskich i duma z czynów swoich przodków. Szlachta dążyła do stałego przyrostu swoich dochodów z produkcji rolnej. Najprostszym na to sposobem było powiększenie gospodarstwa oraz sprowadzenie na nie kolejnych osadników. Oni w zamian za prawo użytkowania ziemi musieli odrabiać pańszczyznę, czyli wykonywać pracę na rzecz właściciela ziemi. Z biegiem czasu zwiększenie produkcji odbywało się również przez zwiększenie wymiaru pańszczyzny. W celu podniesienia swojej roli w państwie szlachta dążyła do otrzymania od króla kolejnych przywilejów. Działo się to często kosztem innych stanów, zwłaszcza mieszczaństwa i chłopstwa, które nie dysponowały takimi możliwościami nacisku na władcę jak szlachta. Pierwszym przywilejem dotyczącym całego stanu szlacheckiego był przywilej w Koszycach, nadany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 roku. Na jego mocy szlachta uzyskała sześciokrotne zmniejszenie podatku od posiadanej ziemi oraz zapewnienie od króla, że nie nałoży on bez jej zgody kolejnych podatków. Za tą cenę król otrzymał od szlachty zgodę, by dziedziczyła po nim jedna z jego córek. Pamiętamy, że w wypadku panującego przed Ludwikiem Kazimierza Wielkiego nie było mowy o tym, by na tronie zasiadła kobieta. Prawdziwy wysyp przywilejów mamy za czasów Jagiellonów. W ich konsekwencji szlachta zaczęła mieć decydujący wpływ na władzę w państwie, czego potwierdzeniem był ostatni przywilej z 1505 roku pod nazwą Nihil Novi, co oznacza nic nowego. Od tego momentu król nie mógł wprowadzać żadnego nowego prawa bez zgody szlachty. Pozycje władcy konsekwentnie osłabiało również rozdawnictwo szlachcie dóbr królewskich. Wyrazem ważnej pozycji szlachty w kraju był jej udział w obradach Sejmu Walnego. Pierwszy został zwołany w 1493 roku w Piotrkowie.
Podczas obrad Sejmu król, senatorowie, czyli najważniejsi możni w państwie oraz przedstawiciele szlachty zgromadzeni w izbie poselskiej decydowali o najważniejszych sprawach w kraju.